Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Ja jestem Sarge i przeniosłem się tym razem stosunkowo blisko Hogwartu, bo jeszcze tutaj okazało się, że mamy jakieś jedno zadanie. Eddie Fistlewood w Brackborough zdaje się mieć pilny problem związany z chińską kąsającą kapustą. Muszę z nim o tym porozmawiać. Nie zapowiada się na nic szczególnie skomplikowanego. Chociaż często się później okazuje, że takie zadanie, które wygląda na proste, komplikuje się z czasem, ale zobaczymy, czy tak będzie właśnie tutaj. Hello, might you have time to help with an urgent delivery? Zobaczymy. You sound as if you could use some help. How fortunate to see you. The what was it? Troll, slayer or vanquisher, whisperer? No matter. You clearly know how to get things done. Eddie Thistlewood's the name. Listen, a friend of mine in Feldcroft needs help fighting Rangrock's loyalists. I sent two crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. Niech zgadnę, może odpowiadają za to popiełki? Good idea. Those cabbages are nothing to be trifled with. My thoughts, precisely. You see, I know plants, and I believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation they will simply leave Feldcroft alone. I wonder if you might track the two crates down and deliver their contents to my friend Bernard Indiai. I simply can't leave my shop at present. Oczywiście, że to sprawdzimy, tylko dobrze by było poznać jakieś wskazówki na temat tego, gdzie właściwie te skrzynie mogą się znajdować. Any idea where I might find the crates? Yes, from what I hear, one was spotted south of Feldcroft, the other, so I hear, is south of Brockborough near the river. Czyli jednak ktoś je widział. Could you not grow or buy more Chinese chomping cabbages? I suppose I could, but that would take time. Time we do not have, what with Ranrock's thugs posing new threats every day. Besides, it's the principle of the matter. I grew those cabbages and they are extraordinary. Oczywiście, że tak. Why would the goblins target Feldcroft? My friend Bernard says they've been seen in the area for a while. He seems to think they're looking for something, but lately they've become more aggressive. Nic nowego. Very well, sir. I shall keep an eye out for two crates of Chinese chomping cabbages. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. Jeszcze możemy zerknąć, co ma na sprzedaż. What do you have for sale? I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. Oj, słabiutko u ciebie. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. Słabiutko u niego z tym zapotrzebowaniem, z tym zaopatrzeniem właściwie. No cóż. Thank you. I hope to see you again soon. It's our troll slayer. Thank you again. Things are certainly more settled around here now. A właśnie, bo to w tej okolicy wykonywaliśmy pewnie to zadanie z trolem, którego trzeba było pokonać i wtedy zyskaliśmy właśnie ten przydomek pogromcy troli. Tymczasem tutaj powinniśmy się udać. Najpierw przenieśmy się w to miejsce. O, proszę, jeszcze tutaj kogoś mamy. What is it? What's wrong? Goblins! That's what? Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambush me they did. Nothing's safe anymore. I need a little something. Something to protect me if I run into them again. Maxima potion. That would do it. Mówiłem jakiś czas temu, że jeszcze będę gadał z tymi postaciami, które potrzebują pomocy. You're right. The world's not safe at the moment. It's best to take precautions. Here, use it wisely. Oh, I will. You can be sure of that. Ranrock's lot won't take me down. And I've you to thank. Please. Accept this gift in exchange for your help. No proszę, dwa eliksiry dostaliśmy za to, że podarowaliśmy mu eliksir Maxima. Zresztą kilka sztuk tego eliksiru Maxima sobie wytworzyłem przed rozpoczęciem nagrywania, bo ostatnio już miałem tego niewiele. A teraz znowu trochę. Tymczasem tutaj mamy szukać. Czekajcie, czekajcie. Wow, bo tutaj mamy obóz przeciwników. Okej. So, the hunt begins. No to wszystko jasne. Kto jest tutaj odpowiedzialny za to zaginięcie dwóch skrzyń? Tu jest na razie pierwsza do zdobycia. To walczymy, co?
Uwaga z tej strony. Dobrze. Kurde, co tu się dzieje? Niezłe czary. To wszyscy, przynajmniej w tej części obozu. One less poacher in the wizarding world. Aczkolwiek to był ten mały obóz, tam dalej, nie wiem czy jest kolejny, zaraz zobaczymy. Eliksiru wigenowego oczywiście nie podniesiemy niestety. Revelio. Dobra, bo jeszcze coś tutaj powinienem chyba zebrać. A, tu ominąłem ten najważniejszy skarb. Ogłuszenie poziomu pierwszego. Czyli tam dalej już nic ciekawego, jak rozumiem. Ewentualnie tutaj... Czekajcie, czekajcie. Czy to jest nowe zwierzę, czy to jest jednak... Nie, już tam znane. Aczkolwiek może... Złapiemy? Alohomora. Może sobie do menażerii złapiemy w takim razie. Kolejny okaz, zaraz zobaczymy. Tylko najpierw trzeba to będzie otworzyć. Okej, okay, teraz się powinno udać. Nie można uratować zwierząt w klatkach? Tak, myślałem, że to jest ten świergotnik. A dobra, może niech odleci? Już sam nie wiem. Patrzcie, nadal nie mogę nic zrobić. Dopiero teraz. I'll look after you. No, przynajmniej z dala będzie od kłusowników. Ale już mieliśmy te świergotniki wcześniej. Tylko, że to był ten nieco cenniejszy okaz. Zdaje się. No, ale tu rzeczywiście są kolejni wrogowie. That creative Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. Best part of extorting someone. Witam. O, nie mogłem go podnieść. Ciekawe. Za ciężki? Niech będzie. Dobrze. Dobić go jeszcze szybko. Już załatwiony przynajmniej ten jeden. Pięknie. Kto jeszcze zaatakuje? Tacy chętni, kurczę. Chociaż na ciebie to zadziałało. Ładnie się dzisiaj udało trochę poodbijać tych czarów. I teraz szukamy samej skrzyni. A przy okazji jest tu jeszcze strona Revelio. No i może łamigłówkę Merlina też zaliczymy, jak już tu jesteśmy. Dobra, najpierw tu. Kłusownicy zapewne ukradli te jaja, by użyć ich jako składniki eliksirów. Zniosła je Bachanka, magiczne zwierzę mylone czasem z elfem. No proszę. That's one crate in hand. I only need one more. A no właśnie. Tylko, że teraz to wygląda tak, że ja zgarnąłem tę kapustę dla siebie. No i w tym momencie mam maksymalną ilość, więc pytanie, czy jak dotrę do kolejnej skrzyni i będę próbował zabierać tej kapusty trochę więcej, to czy będzie to możliwe? Może będę musiał się paradoksalnie pozbyć najpierw jednej kapusty, żeby zabrać kolejną. A patrzcie, tutaj też mamy, kurczę, tego świergotnika. Alohomora. To widzę, że to już nie jest przypadek, że tutaj znajdujemy te zwierzęta w tych klatkach. O, tutaj to tak ustawimy. Na razie nie zaszkodzi zabrać do menażerii, tylko że, jak mówię, najpierw musimy poczekać, aż świergotnik sobie odleci i gdzieś przysiądzie. Bo nawet w tym momencie nie mogę go przywołać do siebie, dopóki właśnie się gdzieś nie zatrzyma. A nie wiem, szczerze mówiąc, czy ma zamiar to w końcu zrobić. Jak najbardziej tak. No, tylko czy teraz się uda?
bo trochę mi odleci. A dobra, to niech może odlatuje w takim razie. Nic się złego nie stanie. No dobrze, i teraz gdzie to będzie? Bo widziałem już wcześniej miejsca do zniszczenia. Przede wszystkim chyba tu było? A nie, to było coś innego chyba jednak. Co jest grane? Nie trzeba tego było przypadkiem naprawiać? Oczywiście. Problem polega na tym, że ja teraz tak tego nie widzę przy pomocy Revelio. Wcześniej zwracałem uwagę, że tutaj coś było. Teraz mi tego tak dobrze nie wykrywa. A nie, tutaj na przykład wykryło ładnie. Więc nie wiem, od czego to zależy, że tam jednak był problem. Swoją drogą, jakie ukryte, kurcze. Dobra, tym razem tu. Czy to będzie ostatnie? Jak najbardziej. No dobrze, to teraz druga skrzynia. Jak daleko stąd? Oj, kurczę, kawał drogi. I to rzeczywiście niedaleko samego Feldcroft. Interesujące, że tutaj mamy też znaleźć tego gościa, który potrzebuje mandragory, a tymczasem niedaleko stąd przetrzymywana jest druga skrzynia? Ciekawe. Tam są chyba jacyś przeciwnicy. Na dole. I can see why Feldcroft needs help. Ranrock's loyalists are hiding out near Feldcroft. They must have the other crate of Chinese chomping cabbages. Revelio. No i to już będzie tutaj. Nothing over here. Może kogoś zaskoczymy na początek. O. Petrificus totalus. Jeszcze ten tutaj, uwaga. Zobaczy mnie prędzej. Nie zdąży. Szybko, szybko, szybko. No i co? Tym razem obyło się bez otwartej konfrontacji. Wejdźmy sobie tutaj. Revelio. Oj, korespondencja. Ciekawe. Może najpierw przeczytajmy. Ranrock podejrzewa, że w Feldcroft jest więcej. Nie wracaj, dopóki tego nie znajdziesz. Ranrock żąda informacji. Znalazłeś? Melduj natychmiast. No i tu jest skrzynka. To będzie to, zdecydowanie. That's all the crates of Chinese chomping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Patrzcie, rzeczywiście nie mogę tego podnieść. No chyba, że teraz wykorzystamy dwie. Na szczęście zadanie i tak się zaliczy, ale weźmy to. That's all the crates of Chinese chomping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Dobra. Czyli to będzie tutaj. Naprawdę jak byli blisko, niesamowite. Tak jakby się czaili również na tego sprzedawcę. Hello there. Do you have the special delivery from my dear friend Eddie? Owszem, mam. Hello, Mr. NDI? Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? Jak najbardziej. Jeszcze możemy go oszukać. I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. Nie ma sprawy. How do you and Eddie know each other? We met at Hogwarts. Been friends and business associates ever since. I wasn't surprised to get his owl about his Chinese chomping cabbage scheme. He was always one to go out of his way to help another. To dobrze o nim świadczy. Do you have any idea why the goblins are attacking Feldcroft? No clue. I used to think it was because of its strategic location.
but now it's as if they were looking for something. I will admit, however, that I don't know what they could possibly be looking for. No dobrze, tym razem towarów sprawdzać nie będziemy, bo to i tak nie ma większego sensu, jak się okazuje. You're welcome. Happy to be of assistance. At last, some reinforcements. Hopefully this is enough to thwart the goblins. Kolejne zadanie zatem zaliczone. No i a propos zadań. Najwyższa pora, żeby w końcu zabrać się za dokończenie tego questa, Człowiek za księżycami. Żeby odblokować trzeci poziom Alohomory, musimy zdobyć jeszcze 13 tych posążków Demimoza. Więc to nie będzie takie proste. Ciekaw jestem, czy uda mi się to zrobić jeszcze w tym odcinku. I chciałbym zacząć właśnie od takich miejscówek, jak tutaj Feldcroft. Mamy jeden posążek gdzieś tutaj na tym obszarze. Więc będziemy to wszystko eksplorować i zobaczymy. Może uda się faktycznie to poznajdować. Tylko, że oczywiście będę musiał to robić nocą. Na razie jeszcze podejdźmy tu. Revelio. Okej, tam coś mamy, ale to nie jest to. Alohomora. Tam tylko było widać kolejną kłódkę po prostu. Ale odwiedzimy również i ten domek. Tutaj będzie skrzynka z małą kolekcją. Więc weźmiemy to sobie. Coś do naszej różdżki. Kolejny wygląd. Szukamy zatem dalej. Revelio. Myślę, że przede wszystkim powinienem brać pod uwagę właśnie te różne domki. A tak się składa, że tutaj ich nie brakuje. Możliwe, że niektóre będą na trzeci poziom. Ale tu nie. Alohomora. Aż się dziwię, że twórcy przez całą grę jednak nie dali na przykład jakiejś umiejętności do odblokowania, która by przyspieszała zaliczanie tych minigierek. No, faktycznie trochę to trwa. I powiem wam, że może teraz, przynajmniej w tym odcinku, będę wam pomijał te minigierki, bo trochę to rzeczywiście potrwa. Revelio. I żeby nie przedłużać po prostu. A, czekajcie. Myślałem, że to jest siostra Sebastiana? Nie mogę z nią gadać. Nie no, oczywiście, że to ona. Czemu to teraz było zamknięte? No oczywiście nikt jej nie broni się zamykać we własnym domu. Ale jeszcze jakiś czas temu normalnie mogliśmy tutaj wchodzić. Nie było problemu. A taka skrzynka też się zalicza? Chyba nie. W sensie do tych statystyk tutaj. Nie, skrzynia ze skarbami to jest coś zupełnie innego, właśnie oznaczonego na mapie. Tak naprawdę można też wypijać tutaj ten eliksir po prawej stronie, ten żółty eliksir. I wtedy co? Jakoś dokładniej to widzimy z bliska? Revelio. Nie wiem. Wydawało mi się, że tak to ma właśnie działać, żeby od razu nam to wykrywało. A nie, bo to wtedy nam pokazuje chyba... What do we have here? A demigod. To nam chyba wtedy pokazuje na minimapie, gdzie to się znajduje. Alohomora. No i tak jak mówiłem, tym razem minigierkę wam wycinam, żeby nie było, że tracimy na to jeszcze więcej czasu w tym odcinku. Tylko muszę przeczekać do nocy i w ten sposób odwiedzimy również parę innych lokacji. Bo inaczej nie zabierzemy oczywiście tego posążka. Revelio. Rozumiem, że muszę dostać się na górę. A nie, jednak na dole. Pominąłem to po prostu. Super, jest księżyc i... No jak już tutaj jestem zaraz obok i mamy skrzynkę kolejną, to też ją otwieram. A ostatnia powinna być jakoś po tej stronie. Zobaczymy, czy będziemy w stanie się do niej dostać. No, tutaj będzie wejście. Oczywiście. I w ten sposób Feldcroft w pełni zaliczone, jak rozumiem. Zobaczmy. No, mamy wszystko. Skrzynię skarbów, strony przewodnika i posążki Demimoza. Revelio. To, że można tutaj oczywiście zbierać jeszcze trochę pomniejszych surowców, czy też
pieniądze to osobna sprawa. Ale to już jest mniej istotne. Ja w takim razie przeniosę się od razu do innej lokacji. Chociaż wiecie co? Tutaj jeszcze sobie polecimy. Jak już jestem blisko jakiegoś punktu szybkiej podróży, to też chciałbym to odkryć na przyszłość. Zresztą nie wiem, czy nawet nie ma osiągnięcia za to, żeby wszystkie takie punkty szybkiej podróży sobie odblokować. A tutaj widzę przed sobą też kolejne baloniki przy okazji. Zatrzymajmy się tutaj, bo to wygląda jak miejsce, gdzie być może znowu spotkamy kogoś w potrzebie. Zaraz się przekonamy. Nie tym razem jednak. Nie możemy pogadać, to szkoda. Ale to powiem wam, że skoro już tutaj jestem, to jeszcze przebijmy te balony w takim razie. Trochę ograniczona jest tutaj widoczność, tak szczerze mówiąc. Ale to nie powinno nam przeszkodzić w zaliczeniu akurat tej aktywności. Ostatni balon przed nami i mamy to. No i teraz gdzie jest najbliższa jakaś wioska, do której mógłbym się szybko dostać, żeby ten posążek zdobyć? No, tutaj na przykład Irondale. Niedaleko punktu szybkiej podróży mamy od razu domek, do którego można się dostać. Revelio. Nie wydawało mi się, że widziałem tutaj. O, właśnie. Od razu przy pomocy Revelio przez ściany można było to wypatrzeć. Już kwestię skrzyń ze skarbami sobie odpuszczę, jeśli chodzi o Irondale, ale sprawdzimy jeszcze stronę z przewodnika. Bo to będzie chodziło o to. W tym miejscu dokładnie. Brosza z klejnotami. Ta przepiękna brosza przedstawia jakiegoś magicznego ptaka. Trudno powiedzieć, co to dokładnie jest, ale niektórzy wierzą, że ma to być jeden z ptaków średniowiecznej irlandzkiej druidki Cliodyny, które śpiewem usypiały chorych. Na początku myślałem, że to będzie dotyczyło raczej tego wiatraka, ten wpis, ale mamy broszę. To co? Następna miejscówka do odkrycia? Taka najbliższa, to by było tutaj Kinbridge, zdaje się. Czyli też miejscówka nam znana już od dłuższego czasu. Przenieśmy się tam. Tak naprawdę na wprost od punktu szybkiej podróży mamy tutaj jakiś domek, do którego można się dostać. W międzyczasie już wykorzystałem zaklęcie Alohomora na pierwszym poziomie, żeby tu wejść. No i mamy to. Jeszcze jest jedna skrzynka. Dobra, więc i to miejsce jest z głowy. Najbliższe. A ciekawe, czy tutaj? Nie, o kopalni to nie za bardzo, tylko skrzynki skarbów, które już zebraliśmy. Więc na razie może idziemy na północ w takim wypadku. No tutaj jest Brockborough, więc tam może właśnie teraz to zróbmy. Kolejny posążek de Mimoza. Przy okazji możemy rzucić okiem, czy ten zleceniodawca z początku odcinka będzie miał coś do powiedzenia na temat zadania. Welcome, welcome. Do have a look around. It's our troll slayer. Thank you again. Things are certainly more settled around here now. Tak, on się już powtarza, czyli tylko możemy skorzystać z jego towarów, jakie tutaj ma na sprzedaż ewentualnie. A ponieważ nie było to nic ciekawego, no to nie kupujemy, zabieramy posążek. To już będzie czwarty w tym odcinku, tak naprawdę. Wydawało mi się, czy tutaj powinien być skarb. Revelio. Oczywiście, że tak. Trochę nam się kolekcja dzisiaj zaktualizuje dzięki temu, że tak zwiedzamy. Dobra, to teraz kolejna miejscówka, czyli Dolny Hogsfield. Tutaj chyba nawet jest chatka, w której już byłem, bo mam wszystkie zebrane skrzynki, więc to otwarte. It's you. Thank you again for saving me. I'll never thank you again for finding my dear Archie. I honestly don't know what I would do without him. He's all I have now. So much like his father. No, tę dwójkę pamiętamy oczywiście ze stosownego zadania. Mimo, że już tutaj byłem, to jednak nie wpadałem tutaj nocą i zostawiałem ten księżyc de Mimoza w tym miejscu. Zresztą chciałem całe zadanie, żeby zdobyć Alohomore poziomu trzeciego, zrobić w jednym odcinku. No i teraz właśnie wszystko zmierza ku temu.
Kolejna miejscówka na północ jest tutaj, Aranshire, ale akurat w tym przypadku już zdobyłem posążek, więc szukamy dalej. No i tutaj... O, dopiero w tym miejscu. Górne Hogsfield tym razem dla odmiany. No i tutaj znowu, niedaleko od punktu szybkiej podróży, przechodzimy dalej aż do tego budynku. I nawet nie muszę tutaj otwierać. Może już też to zrobiłem kiedyś w którymś odcinku. Zabieramy księżyc z Demimoza i będziemy ruszać dalej. Tutaj chyba jeszcze w okolicy na północy jest jedna wioska, gdzie taki posążek Demimoza możemy zdobyć. Swoją drogą, patrzę tutaj. Mamy punkty podróży wszystkie. Oprócz tego tu. Więc też to będę musiał odkryć. Ale na początek wbijamy do tej osady. Ciekawe, że zaraz obok mamy błotoryja, z którym można zawalczyć, ale nie będziemy tego teraz robić, tylko ruszamy do tego budynku, chyba otwartego. Revelio. Ale widać, że tam na górze jest posążek Demimoza. Faktycznie możemy tutaj wejść, skorzystamy ze schodów. Czy to już to piętro? Chyba jeszcze wyżej muszę się dostać? Mamy to. Kolejny księżyc Demimoza, spoko, więc teraz jeszcze ewentualnie mogę sobie zgarnąć tutaj troszeczkę monet i będziemy za chwileczkę ruszać do następnej miejscówki. Mam tutaj na myśli wcześniej wspomniany punkt szybkiej podróży. Płomienie Fiu. Polećmy tam, bo faktycznie już tak niewiele mi zostało prawdopodobnie tych punktów szybkiej podróży do odkrycia. To jest jeden z nich. A tutaj znowu chatka, więc wejdziemy na początek do środka, zobaczyć, czy ktoś nie potrzebuje pomocy na przykład. Halo? Nikogo tu nie ma, okej. Czyli odpuszczamy to sobie. Rzućmy okiem na inwentarz, ile ja mam już tych posążków, czy właściwie chodzi o księżyce. 7, a potrzebujemy 13. Czyli jeszcze 6 miejscówek powinniśmy odwiedzić. Ciekawe, czy tyle w ogóle będzie. No ale zawsze jeszcze w Hogsmeade, czy też w Hogwarcie można będzie poszukać. Dobra, tutaj już też byłem. Tu tak samo, więc lecimy na te południowe tereny raczej. No i chociażby tu jest Marunwim. Kolejna miejscówka, którą sprawdzimy. Wydaje mi się, że znowu mamy tutaj do czynienia z budynkiem już otwartym. Bo jak sobie sprawdziłem Revelio, to będzie chyba tu. Revelio. I nie widzę żadnej kłódki, tylko zlokalizować jeszcze wejście, to będzie z tej strony. For bringing me Gwynnaira, I shall keep her safe and only use her feathers sparingly. Pamiętamy pannę Mariannę, jeszcze z innego zadania. No i ona tutaj trzyma posążek. Więc mamy kolejny księżyc, super. Coraz większe postępy. Teraz Bainbor. To będzie też jeden posążek do znalezienia. Zanim tutaj się z wami spotkałem, to otworzyłem sobie stosowne drzwi z tej strony, poziomu drugiego. Revelio. I mamy znowu ten posążek właśnie, więc możemy zabrać księżyc. Chyba jeszcze tylko jedna wioska mi została do zwiedzenia, więc zaraz się do niej dostaniemy. I tak już tutaj nie mam czego szukać. Proszę bardzo, no bo jak sobie patrzyłem na mapkę, no to jedynie to miejsce jeszcze pozostało niezwiedzone, jeśli chodzi właśnie o sam posążek Demimoza. Sprawdźmy Crackcroft. Tym razem musiałem troszeczkę oddalić się od punktu szybkiej podróży, ale wydaje się, że to tam będzie, więc patrząc na mapkę, musimy przejść tu niedaleko łamigłówki Merlina. Mamy ją tu za nami. A ten budynek jest po tej stronie, zaraz obok kupca, z którym teraz gadać nie będziemy, tylko zabierzemy to, po co tutaj przyszliśmy. No i co? W tym momencie ile tego dokładnie mamy w swoim inwentarzu? 10 sztuk, czyli jeszcze tylko 3 mi zostały. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli przeniosę się do Hogsmeade. Tam ile jeszcze? A, tylko 2 posążki. O kurczę. To nie będzie to takie proste. Pewnie łatwiej będzie to znaleźć w
Hogwarcie, gdzie mamy aż 10 posążków. I myślę, że tutaj poszukam. Jak już je znajdę, to wam to za chwilkę pokażę. Zaczniemy sobie od biblioteki, bo akurat to pamiętam jeszcze z misji fabularnej, kiedy ruszaliśmy tutaj wraz z Sebastianem. Wystarczy skorzystać z tego znacznika i przenieść się tu, do biblioteki. No i następnie zejdziemy tam, gdzie właśnie wcześniej ruszaliśmy z Sebastianem. Niech tylko sobie przypomnę, z której strony to było. O, tutaj zdecydowanie i mam nadzieję, że to jest cały czas otwarte. Nie no, chyba nie powinno być problemu. Wtedy, kiedy ruszaliśmy tutaj z Sebastianem, to też musieliśmy unikać duchów, ale teraz rozumiem, że nie ma takiego kłopotu. Tylko wiecie co? Jak już tutaj widzę, że lata sobie jakaś kolejna strona z przewodnika, to może wypadałoby ją jeszcze zabrać. Tylko że teraz poleciała gdzieś dalej, już jej nie widzę. Revelio. Dam radę jeszcze ją wypatrzeć, czy nie? O, tam na dole jest właśnie ten posążek de Mimosa. Dobra, powiem wam tak, tę stronę to już sobie odpuśćmy, chyba że teraz się uda. A nie, wiecie co? To musi być akurat księga, która nie jest do zabrania. Myślałem, że to będzie normalnie strona z przewodnika, tak jak zwykle. Ale nie w tym przypadku. No dobrze, czyli posążek jest tutaj. Zostało jeszcze zdobyć dwa. Kojarzę chyba jeszcze jakieś miejsca, gdzie to do tej pory mijałem. Tym razem przeniosłem się do punktu szybkiej podróży w komnacie mapy, a właściwie przed samym wejściem do tej komnaty. Tylko nie będziemy do niej wchodzić, a zamiast tego wrócimy po schodach do Hogwartu. Dlatego, że tam były takie zamknięte drzwi, które ja już w międzyczasie otworzyłem zaklęciem Alohomora, żeby teraz nie tracić na to czasu. I rzeczywiście jeden posążek Demigoza się tam znajduje. Demimosa właściwie. To było po tej stronie, zdaje się. W momencie, jak wracamy do takiego posągu smoka, to tutaj mamy przejście. Te drzwi normalnie są zamknięte. Teraz już je otworzyłem. I tutaj mamy rzeczywiście księżyc Demimosa. I to wszystko. Revelio. Chyba że jeszcze coś znajdziemy. A patrzcie, mamy stronę z przewodnika. Ważny mugolski artefakt. Nieodgadniony artefakt. Podobno ważny dla mugolskich działań wojennych, choć większość czarodziejów uważa, że perspektywa władania tak nieporęczną bronią jest całkowicie bezsensowna. A ciekawe, że czarodzieje nie zbadali tego tematu na tyle, żeby wiedzieć, o co chodzi. Ukończyliśmy przy okazji wyzwanie za te strony z przewodnika w Hogwarcie. Można to będzie też sobie sprawdzić, jaka czeka nas tutaj nagroda za to wyzwanie. Od razu rzucę na to okiem. I to będzie uroczysta szata Hogwartu tym razem. Przejdźmy jeszcze nie do mapy, tylko do wyposażenia i może właśnie jeszcze założę tę szatę. Przynajmniej zobaczę, jak wygląda. Okej, coś takiego. Rzeczywiście bardzo uroczysta. No, trzeba by ją połączyć jeszcze z innymi elementami, jakimiś czerwonymi, żeby wszystko było pod kolor. Chociaż mam wrażenie, że i tak średnio to jakoś Martinowi pasuje. Kolejnym miejscem, gdzie swego czasu widzieliśmy faktycznie taki posążek Demimosa, no to była pracownia wróżbiarstwa, do której można się tutaj przenieść. No i teraz dostaniemy się na górę, trzeba będzie jeszcze wejść po drabinie. Ciekawe swoją drogą, czy pani profesor w tym momencie tutaj jest, no ale wątpię, bo działam w nocy. Raczej wszyscy już poszli spać, a przynajmniej większość. A nie, jednak pani profesor to nie dotyczy i co ciekawe, chyba będzie można jeszcze z nią porozmawiać. Proszę. Mamy wszystkie księżyce, które są potrzebne. Oczywiście w całej grze jest ich trochę więcej, ale do zadania potrzebujemy właśnie tylu. Jeszcze tylko upewnić się. Tak, mam 13 sztuk, więc spoko. Zobaczymy jeszcze, czy mogę porozmawiać z mamą Natty Onai. Professor, could you tell me how you and Natty ended up at Hogwarts? I can. That is an easy question. We are here because of Professor Weasley. You knew Professor Weasley when you were in Uganda? I knew of Professor Weasley.
As you may or may not be aware, Professor Weasley's work once took her around the globe. Without providing detail that is not mine to share, I can say that she was well known in our wizarding community for, well, sharing magical knowledge between countries. Tak się składa, że widzieliśmy list oczywiście z zaproszeniem dla pani profesor Onai, z zaproszeniem od profesor Weasley. Professor Weasley seems quite knowledgeable, so I'm not surprised to hear she'd do that sort of thing. Indeed. Although I suspect there is much about each of your professors that would surprise and impress you. Such exchanges of information, ministry sanctioned or not, have occurred for centuries. It was an African sorcerer, in fact, who shared the unlocking charm with a certain wizard from London. A thief, rather unfortunately. I see. But back to your original question. Professor Weasley had heard of my work and life in Matabeleland and my time teaching at Ouagadougou. She was deputy headmistress at Hogwarts by then, and when the position of divination professor became available, she contacted me. Her timing was perfect. I'd just foreseen a change in Natsai's and my circumstances and knew that we needed to leave Uganda. Natsai was as ready as I was for a new adventure. So, off we went. That is spoken of your move. She was quite kind to me my first day here, in charms. That sounds like Natsai. I'm glad she has found a friend in you. Now, I must return to my work. As I've told Natsai, do be careful. I had a vision earlier this year of her with a friend, flying on winged beasts. Perhaps unsurprisingly, she will neither confirm nor deny my visions, unless it suits her. Wizja jak najbardziej sprawdzająca się, bo już faktycznie lataliśmy razem z Nati, ale pani profesor nie musi o tym wiedzieć najwyraźniej. W każdym razie, teraz idziemy spotkać się tutaj z woźnym Hogwartu. Tylko najpierw musiałem przenieść się szybką podróżą na wielkie schody. I tutaj chyba będziemy mogli podążyć. Pamiętamy tę drogę. Mam nadzieję, że po tym, jak już zaliczymy to zadanie, nie spotkają nas jeszcze jakieś niespodzianki związane z tymi posążkami Demimoza. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demiguise statues? Udało się. I actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. Incredible, thank you. You're ready for the final Alohomora lesson. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Now that you've mastered Alohomora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. Jasne. O, ale co ciekawe, czekaj na wieści od Gladwina Moona? O kurczę. Czyli jednak to nie koniec tego zadania. A byłem pewien, że jednak to nam zakończy tego questa. To cóż, będziemy faktycznie czekać, chyba że wystarczy, abym na przykład tutaj kilka dni i nocy sobie przeczekał i wtedy może dostaniemy jakąś wiadomość od niego? I suspect you are the one who has been interfering with a rather personal matter. The demiguise statues and the moons contained therein were placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs of others. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those demiguise moons. He's in Hogsmeade, apparently. Perhaps I shall pay him a visit. O kurczę, czyli faktycznie wystarczyło tylko gdzieś się przenieść i przeczekać troszkę. Dostaliśmy od razu wiadomość, ale wcale nie od Gladwina Moona.
Zaraz to będziemy sprawdzać. Jeszcze przy okazji rzuciłbym tutaj okiem na to, co w międzyczasie mi tutaj wpadło. Mamy oczywiście tę szatę. I to właściwie wszystko. No dobra, to ja się jeszcze w międzyczasie może troszkę przebiorę i przeniesiemy się do Hogsmeade. Trzeba już, kurczę, doprowadzić tę sprawę do końca. Bo sam jestem ciekaw, tym bardziej, że chcę jednak w kolejnym odcinku zabrać się za dalszą część wątku fabularnego. A zatem gdzie mamy niejakiego Pierce'a? You might as well watch if you insist on it. Care enough to remove my demiguy statues. Pardon me, sir, but about those curious demiguy statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? Teraz pan nie wie? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Aż mi się, kurczę, przypomina przypadek z książek i filmów o Harrym Potterze, kiedy to poznaliśmy historię Snape'a, który był w pewien sposób dręczony przez ojca Harry'ego Pottera, oczywiście jeszcze w czasach szkolnych. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguy statues to keep him in his place, so to speak. The Moons were inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. Czyli trochę się wymieszaliśmy. Nie jest pan lepszy od pana Moona. A. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Something bad's afoot. It's a sign. I bet my last portion. Czyli jakoś jednak odpuścił. Myślałem, że jeszcze będzie, kurczę, sprawiał jakieś problemy. No i teraz o wszystkim najwyraźniej mamy poinformować pana Gladwina Moona, więc cóż, czym prędzej do niego teraz powrócimy. No przyznam, że jestem teraz bardzo ciekaw jego reakcji na to wszystko. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguy statues. Tak naprawdę wszystko jedno chyba, co powiemy. It was a classmate of yours that you bullied. Piers Pemberton. Oh, my unknown! Pigtails Piers! Widzę, że pan nie przestaje. I don't think he likes being called that. Of course he does! Oh, he had such flowing locks. Oh, we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old Pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Niczego się nie nauczył. Nawet po tych wszystkich latach. Zadziwiające. No ale nasza rola tutaj się już kończy. Zostało jeszcze 13 zadań pobocznych do zaliczenia. Jedno zadanie na pewno jest obecnie dostępne w dzienniku, bo jeszcze dotyczy tych kluczy Dedala. Też w końcu będę musiał w którymś odcinku się za to zabrać, bo zostało już tylko 7 żetonów domu do zdobycia, więc wcale nie tak dużo.
ale tak jak zapowiadałem, w kolejnym materiale będę powracał do wątku fabularnego. No, myślę, że przynajmniej do takiego momentu, kiedy znowu nam się odblokuje trochę zadań pobocznych. No tak czy siak już nie zostało tego zbyt wiele, jakby nie patrzeć. No bo jak tutaj teraz spojrzymy, no to właśnie misji głównych 5, misji pobocznych 13. Nieuchronnie zbliżamy się do końca. Tymczasem jeszcze sprawdźmy, co nowego nam dzisiaj wpadło. A trochę tych rzeczy było, jakby nie patrzeć. Otworzyliśmy trochę tych różnych skrzynek. Na przykład wygląd różdżki. Możemy sobie ustawić. A niech będzie na przykład ta niebiańska. I lecimy tutaj. Właśnie widziałem, że oprócz tego, że mamy tutaj na przykład szalik, to też w samym wyglądzie chyba się coś pozmieniało. Tylko niekoniecznie może tu. Bardziej by chodziło o odzienie. A to czekajcie, może lepiej będzie, jeśli ja tak sprawdzę. Tutaj, stylowa, nieformalna, szkolna szata. Szkocki sweter. Ale to się pokrywa z tym? Chyba nie. A, jak najbardziej, spoko. Czyli to rzeczywiście było nowe. To w ten sposób może najlepiej patrzeć. Wymyślna szlafmyca. I w tym momencie wiemy, że to, co tutaj zgarnęliśmy, to jest coś nowego. A z kolei ten kapelusz czarodzieja, czy też fedora, to już mieliśmy. Okej. No i akurat z ubrań to wszystko. No ale jeszcze kolekcje. No tutaj rzeczywiście tego sporo powpadało. Mieliśmy między innymi coś na poziomie pierwszym i trzecim. Zniszczenie, okrucieństwo, ogłuszenie. Uchwyty różdżek, to co już sobie sprawdziliśmy, ale tutaj jeszcze dokładniejsze opisy. No i trochę wyczarowań. Więc też możemy rzucić okiem. Narzędzia zielarskie. Dalej mamy też zrujnowane wysokie schody. Talerze z kotami. Duże udekorowane stoły. No i posąg Testrala. Nic poza tym, jak rozumiem. Dziękuję Wam w takim razie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę i oczekujcie na kolejny materiał, w którym ruszymy z głównym wątkiem. Cześć!